Kochani, w ostatnich dniach, nie tylko w ostatnich dniach, ale szczególnie w ostatnich dniach, możemy widzieć, jak kruche jest ludzkie życie. To, co się dzieje za wschodnią naszą granicą, pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie. I wojny to nie jest melodia przeszłości, tylko to jest to, co dzieje się wokół nas. Nic i nikt nie da ci prawdziwego poczucia bezpieczeństwa poza Bogiem jedynym. Nikt i nic nie znasz dnia ani godziny. Nawet jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to nie znasz dnia ani godziny. Życie ludzkie jest chwilą. Dlatego każdy człowiek potrzebuje zmierzyć się z pytaniem, co potem. Dlatego, że każdy zderzy się ze śmiercią prędzej czy później. Jedynym, który ma życie, jest Bóg. Jedynym, który ma życie, jest Bóg. Ten, który wcielił się, stał się człowiekiem. To tak jakby stał się mrówką wobec ogromu ziemi. Potężny Bóg stał się człowiekiem i umarł za ciebie na krzyżu. Dlatego, że inaczej nie mógłbyś mieć do Niego dostępu. A tak jest taka możliwość. Czy z niej skorzystasz, to jest druga sprawa. Jezus umarł za ciebie na krzyżu, za twoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe błędy. Za każdy twój grzech umarł na krzyżu. Masz teraz możliwość przez Jego świętą krew pojednać się z Ojcem w niebie, z wszechmogącym Bogiem. Ten, który stworzył wszystko, ten, który stworzył gwiazdy, ten, który stworzył wszechświat, może być twoim ojcem, może być twoim tatą, jeśli pojednasz się z nim przez krew przelaną na krzyżu Golgoty. Jeżeli pojednasz się z nim przez to, co zrobił dla ciebie Jezus, on umarł za ciebie, ty zasłużyłeś na śmierć, a on dał się ukrzyżować i zabić, żebyś ty nie musiał umierać. Zrobił to zamiast ciebie. Możesz mieć teraz życie, jeżeli przyjmiesz tę zastępczą ofiarę, jeżeli uczynisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. To jest bardzo proste. Wystarczy ta decyzja, którą podejmiesz w sercu. Wystarczy, że w swoim sercu uwierzysz, że On umarł za ciebie i zmartwychwstał i pokonał śmierć, by być zbawionym. Kilka sekund może zmienić twoją wieczność. Kilka sekund może zmienić twoje przeznaczenie. Po prostu uwierz w Jezusa i wyznaj Go swoim Panem, a będziesz zbawiony. Nic więcej nie trzeba. Nic więcej nie trzeba. Nie potrzebujesz żadnych pośredników, nie potrzebujesz żadnych rytuałów, nie potrzebujesz zasługiwać, więcej nawet nie powinieneś zasługiwać, bo twoje uczynki, nawet te, które wydają ci się najlepsze, to splugawiona, zażygana szmata. Tak mówi o tym Biblia. Że każdy tak zwany dobry uczynek poza Bogiem to jest szmata splugawiona. Dlatego, że przez swoje własne czyny nie będziesz zbawiony. Nie jesteś w stanie zasłużyć. Możesz zrobić 10 dobrych rzeczy, a przy 11 ci się powinie noga. I jesteś już splamiony. I już nie jesteś doskonały. Już masz błąd na swoim koncie. Nie jesteś w stanie swoimi zabiegami zasłużyć na cokolwiek. Możesz tylko liczyć na łaskę Boga, a łaska jest. Łaska została okazana. Łaska zamanifestowała się przez krzyż Golgoty. Teraz po prostu możesz to tylko wziąć, ten niezasłużony dar. Zbawienie jest niezasłużone. Możesz wziąć ten niezasłużony dar, zawołać: Jezus, żyłem bez Ciebie, nie zasłużyłem na nic dobrego, ale Ty umarłeś za mnie i Ty zmartwychwstałeś. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli zrobisz to szczerze, będziesz zbawiony. Niczego więcej nie potrzebujesz. Czysty. Szczerym sercem przyjść do Niego. To jest to, co potrzebujesz zrobić. Nic ponadto. Nic ponadto. Cała reszta należy do Niego. Dlatego, że jeżeli zdecydujesz się, by za Nim pójść, On jest wierny i On Cię poprowadzi. Jezus wraca na tę ziemię. Przygotuj się na ten moment. Przygotuj się, bo to będzie
powrót w wielkim stylu. Powróci tu potężny król i sędzia. I wtedy już nie będzie łaski. Łaska jest teraz. Gdy on powróci, będzie sąd. Przygotuj się na ten sąd. Przygotuj się. Jeżeli pojednasz się z Jezusem, nie będziesz sądzony, tylko przejdziesz ze śmierci do życia. Przygotuj się na powrót Jezusa.